A nawet przed 10 pracy. No 9 coś stałem. Na pracy, na Napilex! Chłop nie miał ostatnio suba jakiś czas, a teraz kupił suba. Kupił suba Andzi. Ja pierdzielę, chłopie! Dobra, specjal w takim razie. No nie no, chłopie, za taki wielki powrót? No co? Zaraz mi powiesz, że jestem głupi. Jak idiota to wymyśliłem na szybkości, jak Franca głupia zawsze ona pije prze... Aluj. Ale specjal to specjal, także nie mogę zawieść. No. Dziękuję bardzo. Widać było? Spartiatix! Masno Fest. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję ci bardzo, Black Blue, nie wiem. Polisz mu dupsko jeszcze trochę, to następne 50 wyślę. Ta Spartakozak za 50 zł to byś starego zabił, także zamknij usta, kochany widzu, i oglądaj ze mną filmik. Bawmy się dobrze. Praca wydaje się bardzo fajna, bo... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Chciałem z wami filmik obejrzeć śmieszny, który... Znaczy obejrzałem go kawałek, ale mówię, luj. Zostawiam na streama, bo to muszę się pośmieć z widzami. Nie będę hamem się sam śmiał, nie? Góral, ludzie wyzywają górala na konkursie beatbox. Czemu mi się takie rzeczy wyświetlają? Czy to w dupę? Nie wiem. Ale się cieszę. Siema. Siema. To lecimy z beatboxem. Eliminacje. Czyli gość beatboxuje, czat wybiera tak albo nie. No, schuj ci do dupy. A twój stary ma duże ego i mało kasy na koncie i chuj mu w dupę. Dobra, a ty dalej do lekcji, bo nie odrobiłeś. No, już. No, już. Nie chodzisz do szkoły. A, to dlaczego taki debil? Trzeba było edukację. Trzeba było edukować się, kurwa. Jako... Nie wiem w sumie, czy Góral skończył gimnazjum, ale... Może skończył chociaż. Ciec książki kupił. Wojtek Gora, halo. Siemaneczko. Zawrzeć jakimś bitem. Jak bitem? Nie no, beatbox, ty lecisz. Aha, no dobra. No. Chuj ci w dupę, pedofilu. O, no i staram ci na klatę. To nie jest kompilacja w dupę, bo to jeden po drugim go wyzywają. Lecisz beatbox. Dobra. Masz duży nas. Co dzisiaj jest? Poniedziałek. I tyle. Czemu dzieci nie siedzą przy książkach, tylko wbijają na TS-a i robią z siebie pajaców? Ty. No robią z siebie pajaców. Wchodzi idiota, wyzywa i co? To śmieszne jest? A mi się to nie wydaje, żeby to było śmieszne, nie? Śmieszne to jest, jak się ludzi na Omegle wyzywa. To jest mój ulubiony content. No wchodzi, powyzywa, masz duży nos. Kurwa, ale czy ja to słyszałem, a czy to ja słyszę pierwszy raz w życiu? Dwumilionowy kolejny raz? To chyba starsza zasada w dupę niż zasada dynamiki Newtona. A nie, to jest to samo. Akcja, reakcja. No skoro w dupę na to reaguje w ten sposób, to się dziwi, że to słucha ciągle. Trzy. Dwa. Jeden. Paweł? Ale się wstrzelił. Halo? Halo? Proszę. Siema. Proszę. Dobra. Śmieszne nawet. Ludzie mają pomysły. Ale... Fajny beat. Słyszeliście to? Trzy. Halo. I mówi to dzieciak, który nie ma kurwa wszystkich zębów jeszcze. Ale w sumie im mniej zębów już normalnych, a więcej mlecznych, to chyba tym lepiej. A w sumie... Ale nieważne. Nie. Proszę. Nie no, w sumie w dupę tego górala, ale fajny filmik po prostu. Bo niektórzy mieli kreatywne wstawki. Ale tak to... Mam wysralę na niego. O, wygląd! Ty, który podobny do mnie? Co oni robią? Kalambury to są? Kiedy ja idę? Stworzyłem prywatny pokój. Dawajcie, w takim razie chodźcie. Sparta Kozak, kocham Spartę z Temo. O, witam! Ale szybko. Dobra, gramy. Kto rysuje? Domek! Szpital! Co jest? Skąd wiedzieli?
Co to było? Co to w dupę było? Balkon? To był balkon w dupę. Padł. Co to w dupę jest? A co to było? Ciasto. Kot, pan kot. Co to jest? No kota narysowałeś. Tygrys. Ból. Co to? Co oni piszą? Ej, skąd wy wiecie? Kosiarka? Globus? Nie. Geografia. No tak, ale jak napiszesz, to zgadną, to w sumie. Skąd to nie wiedzą? No już pisałem to! No widziałem, co piszecie. Chyba tata był malowany. Patelnia? Jajecznica! Naleśnik? Ej, nie patrzcie teraz, dobra? Pokczam, wszyscy zgadli, ale ładnie to zrobiłem. Jest! Oranżada. Przekreślone oręż. I to było pobieranie. Xiaomi. Samsung. W sumie. Świnia? No nie, bo już jest full zajęte miejsce, dlatego nie możecie dołączyć. Bo jest tylko tyle slotów. Slenderman. Dwa słowa. Ja pierdolę. To był James Bond. W sumie tak, on zawsze taki ruchacz był, ten James Bond. Dobra, nie patrzcie. A to dobrze, pokcam, wszyscy zgadli. A, widać, dobrze narysowałem chyba. Dobra, Louis, zrobimy co innego. Wiecie, co zrobimy? A dla przypomnienia jeszcze, pamiętacie wczoraj to? To. Pamiętacie to? O, dzisiaj zrobimy... Co jest w mojej torebce? O, akurat mam torebkę przy komputerze i się patrzuje liga. Co jest w mojej torebce, zapytacie? Kurde, ja pierdzielę, zasrane gówno, będzie mi się tak psuć i nie zrobię kontentu. Zapytacie, co jest w torebce mojej? Z moim psem. A czy to nie jest mój pies, ale torebka wygląda jak z moim psem. Wiecie, który piesek? Także, co jest w mojej torebce, zapytasz? Oczywiście. No... A, nawet tu jest jeszcze trochę. Ja pierdzielę, ty ketchup się kiedyś terminuje? Ketchup 2 lata już mam. Louis, nieważne, jak nie śmierdzi. Także no, oczywiście w torebce nie mogło zabraknąć ketchupu, bo no jak można bez ketchupu, tak? Ja. Co jeszcze miałem w torebeczce? Żeby zawsze wiedzieć, która jest godzina i nie spóźniać się na streama. Wiesz, co chodzi. Także ten... Nie, na lewej się chyba nosi. Także no już się dzisiaj nie spóźnia. W torebce go noszę zamiast na ręku, także... Zapytasz, co to w dupę jest, chłopie? Kubek papierowy nosisz? Taki trik na szybko dla studentów i nie. To jest kubek z Burger Kinga, chyba. I jak masz ochotę napić się i masz dolewki, za to idziesz, nie? I sobie ten. Dlatego zawsze w mojej torebce. No musi się zwrócić, to kosztowało 5,50 chyba. Muszę zarobić, tak? Bo oni tam rozcieńczają. Także zawsze w życiu wychodź na plus. Oczywiście yerba mate. No bo trzeba się pobudzać. Żeby nie spóźniać się na streama, trzeba się pobudzać. Także yerba mate zawsze jakaś musi być obalona przed streamem. Tutaj mam. No, to wiecie już co to. Mój ulubiony item. Na dropie zdobyłem Supreme. Podrapać się można, też zawsze komuś przypieprzyć. Może zademonstruję, jak to mniej więcej wygląda, takie uderzenie z drapacza chmur. Uderzenie tak zwane proste, boczne.
No także. A co z człowiekiem robi chłopie, to ty sobie nawet nie wyobraźni. Nie. Tutaj mam, żeby być modnym. Zawsze wiesz, tam się przyda na mieście. No tutaj mam akurat jeszcze, ale tutaj sobie dorabiałem, to może nie patrzcie teraz. Akurat byłem w robocie, ale nie patrzcie teraz, to nieważne to było akurat. Tutaj dinek, talizman mój szczęścia, to może zostanie. Tutaj mamy rękawiczki. Bo jak każdy gracz, ciepłe rączki to podstawa w tym zawodzie. Ciepłe rączki to podstawa w tym zawodzie. Lepiej się klika i tak dalej, także pamiętaj o tym. Tutaj jeszcze dwie baterie, jakbym sobie chciał coś naładować, bateryjki to mam. No i to tyle, jeszcze karty. Ale to tyle, taka torebeczka, zawsze przy sobie ją mam. Także jak kiedyś mnie spotkacie, to się nie dziwcie, czy mam torbę ze sobą z tymi rzeczami. No i jeszcze mam karty, to może zaprezentuję, po co w dupę one mi są w ogóle, nie? Po co mi te karty, zapytasz, jak krupier. Luj. Bez tych akurat kart można ten trik zrobić. No, także tak, kiedyś taką sztuczkę pokazywałem. Ale to nie patrzcie teraz, dobra? Tu masz kartę. Ja nie patrzę jaka, chociaż widzę teraz. Piątka, nie? Ale poczekaj, po co piszesz słabe? A nie, napisałeś patrzę. Dobra. Co ty pieprzysz w ogóle? Dwie na raz wziął? No jedna jest. No przecież nawet na Zoomie widać. Także mam piątkę. I tą piątkę kładziesz na górę talii. Otwierasz talię. Wszystko widać na kamerce. Bierzesz tą piątkę. Do środka wkładasz szmatę. Tasujesz. Tasujesz jeszcze. Luj, nie tasujesz, bo sztuczka nie wyjdzie. Włożyłem ją do środka, najważniejsze, tak? Dobra, włożyłem do środka. I teraz, co jest? I się zastanawiasz pewnie jak. A to chłopie, proste. Magia zadziałała. Może jeszcze jedna sztuczka, bo to była prosta sztuczka. To pokażę ci sztuczkę. To się nauczyłem kiedyś. Rzut kartami tak, że puszkę przecinasz. To, ale to jest dosyć trudna sztuczka, ale umiem ją, bo kiedyś się uczyłem. To trzeba tak rzucić z tego, co pamiętam. To dawno nie robiłem. Zwiało ją akurat, bo trochę wieje, bo okno otworzyłem. Poczekaj. Dobra, sorry, przeciąłem przypadkiem inną puszkę. Kurde, w dupę, nie trafiłem. I co? Nie wierzyłeś? Nie pokażę, bo przecięta jeszcze się skaleczę, luj. Dobra, fajnie. A jeszcze, może. Bum, szmatę. Także chłopie, wiesz, lata treningów, ale jak podchodzisz do mnie na ulicy, licz się z tym, że mogę ci głowę przeciąć albo oskalpować łeb kartą. Także może jednak podchodź miło. No, także tyle, dobra? Pokczam. Na czacie poproszę. To tyle z dzisiejszych sztuczek. Teraz tylko nudna liga i do spania. Także, no, fajnie było, ale się skończyło. Dobra, poczekajcie, dodam sobie na szybkości. Dwie wspólne grupy, przystojniaki i hajsownicy. No elita, to dodam. Brak rak nazwy, no to jest fake na pewno. Czemu masz brak rak nazwy? Ale masz dwóch znajomych, dobra. Męż trzecim. O kurde, łucznik. Young Robin. Pogchamp. Mam nadzieję, że będziesz okradał bogatych i dawał mi. Ale wyrósł, zobacz. Tu pierwsze zdjęcie takie, a potem tak wygląda. Pierwsze zdjęcie. Ale to jeszcze wiesz. Pato. Dobra, tak. Ty jak zrobić tak? Jest jakaś opcja, żeby szybko ludzi tak jakby przefiltrować? Żebym wiedział, czy to nie jakieś fake konta są. Jakub. Przystojaki Marcina. A, bo przystojaki. To dlatego ta grupka. Ale u mnie też będziesz, także. Czekajcie, może zrobimy jaką ruletkę, że co szóste konto sprawdzam. Dobra, Wiktor. Pracuje w Big Gucci Sosa. Przynajmniej nie szlachta nie pracuje, to w sumie i tak progres. Kiedyś tak się robiło. Ja nie wiem, jakie są kryteria dodawania ludzi. Przecież żeby to wszystko sprawdzić, to lata mijają. Dobra, zamykam oczy. I teraz. Filip. No ale dorosły, bo ma alkohol. To zatwierdzam. Kurde, dobra, luj, gramy w ligę. Nie chcę mi się tego sprawdzać już. Co, 60 znowu osób? Nie, to chyba się jakoś... No a potem w dupę mi zbanują grupę, bo dodałem wszystkich i jakiś chłop będzie swastyki wklejał. Co jest w dupę?
Po co ja dodaję wszystkich? Ale gierka fest, zobaczycie zara. Co on chce? Szybciej! To ja bym już nie dał takiego kebaba. Bym na niego nasrał, żeby go nie dać. Co jest? No szybciej! O kurde, baba stara się wkurzyć. Spokój z tym. Ty, dobrze, nadgoniłem. Ale dobrze klikam w tą gierkę. Co jest? Masz. O kurde, baba mizera! Masz, mato! Bon. Masz dzieciak. Co taki dzieciak by mi zrobił? Że mu kebaba nie. Dobra, masz. Ładuj! Szybko, szybko. Ja pierdzielę. Trzy na pięć. Spoks. Barca do gnoju, Real do boju. Nudy. Ja spieprzam. Dziękuję bardzo wam. Motocyklista dla was. Zegarek dla was. I oczywiście Dinek, który was pozdrawia na koniec streama. O, macha wam, widzisz, pokrzęp. Spieprzam. Dziękuję. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łyb.